94 Tyczkowski Patryk, numer 16 kapitan Marcin Adam, numer 17 Sidorowicz Jan, numer 9 kapitan Marcin Siedlowski, numer 4 Jan Grzegorz, numer 20 Laskowski Łukasz, numer 6 Marcowski Witek, z numerem 15 Rostowski Paweł, z numerem 17 Jedepowicz Przemysław, numer 4 Przeżarski Roman, numer 13 Rosuba Adrian, numer 14 Targarski Łukasz i z numerem 10 Przeżarski Tomasz. I zawodnicy rezerwowi, z numerem 1 Kastrzycki Adrian, z numerem 5 Stenicki Jakub, z numerem 11 Siwon Łukasz, z numerem 3 Malinowski Namiot i z numerem 16 Lichner Adrian. Trenerem drużyny gospodarzy jest pan Arkadiusz Szmat, kierownicy Krzysztof Walinowski, a opiekę medyczną dostarcza Kazimierz Raszkowski. A dzisiejsze spotkanie sędziują jako sędzia główny pan Mateusz Kornelów, sędzia asystent numer 1 Kamil Kazmierowski, sędzia asystent numer 2 Maciej Kozlejewski, obserwatorem z ramienia Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej jest pan Zbigniew Czajkowski. Potrzebne są środki na pomoc dla niej, rodzice, szczególnie dla pani Kini i dla pana Roberta Szachniewiczu. Wiadomo, że rehabilitacja, leki, dojazdy kosztują. Chcielibyśmy tutaj jako krótko, bo mogę wspomóc rodziców z ludzi. W związku z tym to rodzinę charytatywną, jak już mówiłem wcześniej, przed wejściem do stadionu, znajduje się stoisko, gdzie można nabyć losy za 10 zł. Każdy los wygrywa. Można również wizytować za 10 zł. To na razie 50, a może akcja oferowania. Spotkania, trener drużyny gospodarza, pan Szmat, pokonał zdanie. Miejsce zawodnika z numerem 10, Tomasza Szczerzowskiego. Przypomnę, przed bramki 31 życia, któremu dziękujemy za bramkę i za grę. A szef za niego Łukasz Sigoń z numerem 11. I lekka za 50 złotych. Już to jest bardzo podobnie Jurek. Ten mycie auta. Coś nie było zainteresowane. Ah!
Tak,
jest coś te możliwość, że to udało mi się patrzę. Przypomnę, że tutaj oczaruję sporty między nimi Gdańskim, Kielcem, Gdańskim, Szkole Rafałowicz, Zakołnierz, Kościół Kratumy, za którą oferuję kolega o pseudonimie Ryba, 80 zł. Słabka zabita wojewódzka motoru pan Wankowi do Ewa. Piloży motoru w ramach Ligi Wojewódzkiej zakończyli już grę. Zakończyli to. A przypomnę, że zawodnicy z tego co się orientuję, to tam awans może wybrać i gra w Lublinie. Bo problem jest z Tomi. A jeśli to są to z złotą kartą, to mamy z zostały cztery losy. Przypomnę, szlachetny cel, pomagamy grupie ludzi w Kostyni. Cztery losy, oprócz tego jeszcze nagrody tamte, które dyskrujemy. Przypomnę, że to wszystko znajduje się przy wejściu na stadion. Pomóżmy finansową rodzinę państwa Szlachniewiczów, bo na pewno warto szlachetny cel. Doliczonym czasie trzecią bramkę zaraz przez serię zobaczymy. Już są... I zapewne sobie tytuł mistrza czwartej ligi warmińsko-mazurskiej sezonu 2015-2016. Doliczył Roman Szczytowski i trenera.